Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Rafał Jankowski. Ja pracuję w dziale technicznym firmy Flag Group w dziale wentylacji pożarowej. Na co dzień zajmuję się systemami różnicowania ciśnienia i dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić z Państwem krótką prezentację dotyczącą zmian w normie europejskiej o numerze 12101, część 6. Czyli jest to ta norma, która mówi o różnicowaniu ciśnienia, o ochronie pionowych dróg ewakuacyjnych. Spodziewana jest wkrótce rewizja tej normy, w związku z czym przygotowałem taką prezentację po to, żeby ci z Państwa, którzy są tematem zainteresowani, mogli się zapoznać troszkę wcześniej, zanim te zmiany zostaną wprowadzone. Dotychczas standardy projektowe na polskim rynku do zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych, które spotykamy, to jest właśnie norma 12101, część 6, która ma status polskiej normy. Ona jest obecna na rynku od bodajże 2007 roku oraz obecne również wcześniej wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej o numerze 378 z 2002 roku. Popularnie nazywane również przepisami francuskimi, bowiem one w dużej mierze korzystają z tych przepisów francuskich, przeciwpożarowych. Oba standardy mają swoje plusy i minusy. Oba są już dosyć dobrze znane na naszym rynku projektantom. W projektach często spotykamy wciąż oba z nich. Wytyczne ITB są chociażby dlatego wciąż stosowane, że one w odróżnieniu od tej normy mówią nie tylko o ochronie pionowych dróg ewakuacyjnych, ale również traktują o oddymianiu poziomych, czyli korytarzy ewakuacyjnych na przykład. No i są troszkę bardziej może liberalne, mają podejście, jeżeli chodzi o kryteria, które należy utrzymać w strefie chronionej. Także oba te standardy są często w projektach spotykane. Dotychczasowa norma 12101, część 6, będzie w momencie wprowadzenia jej rewizji, ona podzieli się tak naprawdę na dwa dokumenty. Jeden to jest, będzie dokument o tym samym numerze, czyli 12101, część 6, i ten będzie dotyczył badań i testów zestawów do różnicowania ciśnienia, czyli będzie to dokument bardziej taki dla producentów może tych urządzeń i wyrobów do różnicowania ciśnienia. Dokument pozwalający, opisujący procedurę badawczą, opisujący sposób, w jaki należy je testować, jakie wymogi takie wyroby powinny spełniać. Natomiast dla projektantów jest druga część tego dokumentu przeznaczona, to jest 12101, część 13. I ta będzie dotyczyła projektowania i obliczeń. I na tej części się tutaj głównie w tej prezentacji chciałem skupić. Natomiast zanim do niej przejdziemy, to króciutko jeszcze o tym, co będzie zawarte w tej części dotyczącej testowania wyrobów. Tutaj mam przedstawiony schemat stanowiska badawczego. Ten schemat jest identyczny z takim, jakie dotychczas było zawarte w projekcie tej normy i jakie było wykorzystywane do badań zestawów do różnicowania ciśnienia. My jako producent takich zestawów właśnie na tego typu stanowisku przechodziliśmy te badania. Króciutko opiszę tutaj, co na tym stanowisku mamy pokazane. Linią przerwaną w tym takim obszarze z numerkiem, z cyferką 3, wszystkie te elementy wewnątrz tej linii przerywanej to są elementy naszego testowanego zestawu, czyli mamy tutaj wentylator, falownik do tego wentylatora, przetwornik różnicy ciśnienia, jakiś sterownik, który steruje, analizuje sygnały i steruje pracą wentylatora i ewentualnie jakiejś dodatkowej przepustnicy. Jeżeli dany zestaw korzysta z takiej przepustnicy do otwarcia, do rozszczelnienia strefy chronionej, to ona jest również sterowana tutaj z siłownika poprzez ten sterownik. Oraz jeżeli dany zestaw posiada, korzysta z takiej klapy nadmiarowo upustowej już bez sygnałów zewnętrznych, czyli takiej na przykład opartej na ciężarkach, samoregulującej się, no to ona również jest tutaj poddawana temu badaniu.
W prostokąciku oznaczonym cyferką 1 mamy to pomieszczenie, które symuluje nam naszą strefę chronioną. Do tego pomieszczenia nawiewamy powietrze wentylatorem i z tego pomieszczenia również do sąsiedniego pomieszczenia oznaczonego dwójką mamy klapę, przepraszam, przepustnicę wielopłaszczyznową, która symuluje nam pracę drzwi, otwierania i zamykania drzwi. Tutaj mamy i na końcu mamy jeszcze oczywiście pomiar na zwężce pomiarowej, pomiar ilości powietrza, którą tutaj uzyskujemy. W strefie chronionej mamy jeszcze dodatkową przepustnicę, która symuluje nam nieszczelności tej kubatury. W zależności od tego, jaką mamy klasę, jaką mamy performance class, czyli to jest klasę wydajności tego zestawu, ustawiamy sobie mniejszą bądź większą nieszczelność na tej przepustnicy z tej strefy chronionej. Oczywiście cały układ jest upomiarowany po to, żeby móc zbierać te dane i na bazie tego następnie porównywać, czy kryteria określone przez tą procedurę zostały spełnione, czy też nie. Dalej mamy również opis cyklu zachowania dynamicznego, czyli to jest ten właściwy przebieg procedury badawczej. Tutaj mamy zakłócenie, które wprowadzamy do układu i odpowiedź tego układu na to zachowanie, na to zakłócenie. Ten wykres na dole to jest nasze zakłócenie, czyli to jest tak naprawdę praca drzwi, otwieranie i zamykanie drzwi naprzemienne. Natomiast na powyższych wykresach tu mamy odpowiedź układu w postaci wydajności w czasie. Na tej osi poziomej jest czas, na tych osiach pionowych jest, tu jest wydajność układu, tu jest różnica ciśnienia, którą wytwarzamy pomiędzy strefą chronioną i niechronioną. I na tym wykresie na dole przedstawiona jest praca drzwi. Jedynką oznaczone są, jest pozycja drzwi zamkniętych, dwójka to są drzwi otwarte. Zmieniamy w czasie T1, otwieramy te drzwi z pozycji 1, zmieniamy ich pozycję na T2. Następnie przez jakiś tam czas T2 te drzwi pozostają otwarte. Następnie w czasie T3 następuje ich zamknięcie. Potem znowu przez jakiś okres czasu one stają zamknięte. No i następnie cykl od początku się powtarza. Takiemu zakłóceniu układu odpowiada odpowiedź tego naszego układu regulacji, które w momencie, kiedy te drzwi są otwierane, następuje wzrost wydajności układu i połączony z jednoczesnym spadkiem ciśnienia. Potem przez ten czas, kiedy te drzwi pozostają otwarte, tutaj te krzywe również nam się w jakiś tam sposób stabilizują, a następnie w momencie zamykania drzwi mamy gwałtowny spadek wydajności układu, połączony również z takim gwałtownym wzrostem ciśnienia, to jest taki pik ciśnienia i następnie ta krzywa powinna się ustabilizować na jakimś poziomie ustalonego różnicy ciśnienia takiego nominalnego. Tutaj również w tym cyklu zachowania dynamicznego żadnych zmian nie ma. W tekście znalazłem drobne zmiany odnośnie nieszczelności własnych z takiego stanowiska badawczego, które powinny być spełnione. Testy na stanowisku, które my przechodziliśmy i to my przechodziliśmy na stanowisku w ITB, z tego co wiem, są sporo wyższe niż te określone przez ten projekt normy. Także tutaj nie wiem, czy jakieś zmiany nie zostaną wprowadzone. Natomiast póki co w tym zakresie się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o schemat stanowiska i opis procedury badawczej, tutaj większych zmian nie ma. Kryteria oceny wyników również to samo, są takie same jak dotychczas. Natomiast jest jedna zmiana, którą napotkałem w tej normie, w tej szóstce. To jest, pojawił się opis procedury badawczej dla wentylatora wyciągowego pracującego ze zmienną prędkością obrotową. To jest coś, czego wcześniej nie było i to być może ten opis jest póki co dosyć lakoniczny,
Natomiast fakt, że on się pojawił, no świadczy o tym, że być może pojawi się w końcu możliwość sterowania pracą tego wentylatora wyciągowego ze zmienną wydajnością na skutek na przykład otwierania i zamykania drzwi, tak żeby on mógł nadążnie za tym zmieniać swoją wydajność i żeby nie było potrzeby stosowania jakichś tam innych rozwiązań po to, żeby ten bilans, żeby ten strumień powietrza wpływającego i wypływającego na kondygnację nam się bilansował. To tyle, jeżeli chodzi o te zmiany do tej normy, do szóstki. Natomiast teraz chciałem poświęcić troszkę więcej czasu na tą normę z numerem 13, czyli tą dotyczącą projektowania i obliczeń. Tutaj, gdybym miał jednym zdaniem podsumować zmiany, które nastąpiły dotyczące tej części do obliczeń, to powiedziałbym, że jest ona teraz bardziej taka poukładana, zawiera na pewno więcej przykładów do obliczeń, jest więcej schematów, w jaki sposób można to zabezpieczenie pionowych dróg ewakuacyjnych rozwiązać. Jest bardziej uporządkowana i wydaje mi się uproszczona, prostsza do stosowania. Najważniejsze parametry tutaj, które należy uzyskać na tych pionowych drogach ewakuacyjnych, zostały zawarte w tej tabelce, którą Państwu w tej chwili prezentuję. Tu jest, jak Państwo widzicie, parametry, które należy na klatce schodowej czy innej drodze ewakuacyjnej uzyskać i mamy tylko wymienione dwie klasy systemu. W dotychczasowej wersji normy tych klas systemu było aż 6 i podział był związany z tym, jakie jest przeznaczenie budynku, jaka jest kategoria zagrożenia ludzi, jak wysoki jest ten budynek. W zależności od tego stawiało się niższe bądź wyższe wymagania dla takiej instalacji. Natomiast w tej chwili mamy to uproszczone i podział u nas jest tak naprawdę tylko na dwie klasy, przy czym klasa pierwsza, tak ogólnie można powiedzieć, jest stosowana dla budynków przeznaczona do instalacji dla ewakuacji ludzi. Natomiast klasa druga uwzględnia również działanie służb ratowniczych. I to widać chociażby po prędkości powietrza, które należy uzyskać dla tego kryterium drzwi otwartych. W przypadku ewakuacji wystarcza nam prędkość powietrza powyżej 1 metra na sekundę. Natomiast w przypadku działań ratowniczych ta prędkość jest podniesiona do 2 metrów na sekundę. Podobnie wyglądało to w dotychczasowej wersji normy dla klasy na przykład B. Tam też należało uzyskać 2 metry na sekundę i ona również obejmowała działanie służb ratowniczych. Nacisk na klamkę drzwi, tą siłę, którą należy pokonać po to, żeby móc się wydostać ze strefy chronionej, ona się nie zmieniła i cały czas wynosi 100 N. Obniżono minimalną różnicę ciśnienia, jaką należy uzyskać między strefą chronioną a niechronioną. Ona w tej chwili wynosi 30 paskali. Dalej mamy czas uruchomienia systemu określony na 60 sekund. To jest ten czas, który jest liczony od momentu uzyskania przez instalację sygnału o zaistnieniu pożaru do momentu, kiedy ta instalacja będzie sprawna, czyli to jest ten czas przeznaczony na otwarcie odpowiednich klap przeciwpożarowych, przepustnic, odpowiednie wysterowanie poszczególnych elementów itd. Dalej, drugi czas, który tutaj jest określony jako operation time, jest liczony od tego samego momentu, czyli to jest kolejne 60 sekund, czyli od momentu uruchomienia systemu to jest 120 sekund i to jest ten czas, w którym system powinien być już, powinien realizować te kryteria określone tutaj jako prędkość przepływu na drzwiach czy wartość minimalnego nadciśnienia. Czyli w momencie tych kolejnych 60 sekund od uruchomienia systemu, w momencie otwarcia czy zamknięcia drzwi powinniśmy uzyskać odpowiednie prędkości przepływu na drzwiach albo wartości różnicy ciśnienia w zadanym czasie, a ten czas
został tutaj poluzowany w stosunku do poprzedniej normy z 3 sekund, zmienił się do 5 sekund, do maksymalnie 5 sekund. To jest czas odpowiedzi systemu na skutek otwarcia czy zamknięcia drzwi. Przechodząc dalej, pojawiło się również tutaj pojęcie wyposażenia, tego dodatkowego wyposażenia, którego dotychczas nie było w dotychczasowej wersji normy, jako panelu sterowania. Pojawiły się tak naprawdę trzy takie panele sterowania, które dany zestaw do różnicowania ciśnienia powinien posiadać. Pierwszy to jest panel sterowania przeznaczony dla służb ratunkowych. I określono, że taki panel powinien być zlokalizowany w pobliżu wejścia do budynku. Powinien być niedostępny dla osób postronnych, czyli jego lokalizacja to może być na przykład jakieś pomieszczenie służb ochrony budynku, czy recepcja gdzieś, gdzie na przykład w pobliżu centralki pożarowej, gdzie osoby postronne nie mają dostępu, a znajduje się zaraz przy wejściu na parterze. W takim pomieszczeniu przy wejściu do budynku i powinien umożliwiać wysterowanie takiej instalacji w sposób następujący. Albo ją zablokować, czyli kompletnie wyłączyć tą instalację. Przypominam, że to jest panel dla obsługi dla osoby świadomej, dla służb ratunkowych, w związku z czym tutaj taka funkcja również została przewidziana. Powrót do tej funkcji automatycznej, czyli właściwej realizacji scenariusza pożarowego zgodnie z wysterowaniem systemu sygnalizacji pożarowej oraz ręcznego uruchomienia bądź płukania tej drogi ewakuacyjnej. Jeżeli jest potrzeba na przykład oczyszczenia klatki schodowej zalegającego dymu czy produktów spalania, no to jest tutaj możliwość również takiego uruchomienia płukania tej strefy chronionej. Ponadto taki panel powinien również posiadać kontrolki stanu pracy urządzenia, czyli na przykład diodami LED powinno być sygnalizowane, w jakim on konkretnie w tej chwili, w jakim trybie się znajduje. Drugi panel to jest panel sterowania dla osób ewakuujących się i ten powinien również posiadać, powinien być zlokalizowany w pobliżu wejścia do budynku, powinien być dostępny dla wszystkich, ponieważ to jest dla osób ewakuujących się. Uruchomienie powinno następować poprzez na przykład wbicie szybki, czyli w taki sposób, który uniemożliwia potem przestawienie go w inną pozycję oraz wysterowanie, to co taki panel powinien, jego skutkiem działania powinno być ręczne uruchomienie takiego systemu instalacji różnicowania ciśnienia. Czyli w przypadku, gdyby z jakichś względów na przykład ten tryb automatycznego uruchomienia po detekcji pożaru przez system SSP z jakiejś przyczyny nie zadziałał. I pojawia się jeszcze trzeci panel sterowania o najwyższym priorytecie dla konserwacji instalacji systemu różnicowania ciśnienia, czyli tak naprawdę dla służb konserwacji bądź serwisu wykonywanego dla takiej instalacji na obiekcie. On jest przeznaczony już tylko i wyłącznie dla tych służb i posiada najwyższy priorytet, co oznacza, że odwołuje wszystkie inne komendy, czy to automatycznego uruchomienia, czy blokady. Ten posiada najwyższy priorytet spośród wszystkich tych trzech paneli. W tej normie pojawia nam się również pojęcie krat transferowych, coś co w poprzedniej rewizji normy nie było wprost nazwane. Tutaj mamy już odpowiednie schematy pokazujące możliwe rozwiązania tych dróg ewakuacyjnych. Tak jak Państwo widzicie, tutaj na przykład jest przykład klatki schodowej, z której wychodzi się poprzez przedsionek przeciwpożarowy i dalej nie mamy już korytarza, tylko mamy tak zwany open space. I dopiero gdzieś na tym open space mamy zlokalizowany upust powietrza. W przypadku takiego rozwiązania tutaj pojawia się nam informacja o tym, że pomiędzy klatką schodową a przedsionkiem oraz dalej między przedsionkiem i już tym open space'em, tą właściwą powierzchnią użytkową,
mogą pojawić się kraty transferowe, służące do przenoszenia tego powietrza w momencie, kiedy drzwi są pozamykane. Podobne rozwiązanie znamy z wytycznych ITB, tych o numerze 378. Także tutaj jest ono również, zostało wprowadzone do tej normy europejskiej, co myślę, że też przyczyni się do uproszczenia tych obliczeń i w pewnym sensie gdzieś tam ułatwi dyskusję projektanta z rzeczoznawcą chociażby. Jeżeli chodzi o obliczenia, to tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj mamy pewną nowość w postaci przykładów obliczeniowych. Są rozrysowane konkretne schematy naszej architektury, gdzie jest klatka schodowa, jest przedsionek, jest szyb windowy również ujęty. Tych przykładów jest kilka i dla każdej są przykładowe wymiary tych pomieszczeń, wysokości poszczególnych kondygnacji, wielkości drzwi i dosłownie są podane w punktach obliczeniowo, podane przykłady obliczeniowe, pod jakie wzory podstawiamy, jakie wartości dokładnie dla naszego przykładu, tak żeby jeszcze bardziej te obliczenia uprościć. Pojawia się również pojęcie, jest jedna zmiana odnośnie przecieków, które dotychczas były brane z tabeli takiej na końcu tej normy, z wartości tabelarycznych. Na przykład była taka wartość podana dla nieszczelności drzwi dla szybu windowego. Ona była określona jako 0,06 metra kwadratowego tej nieszczelności. W tej chwili jest napisane, że ta wartość może się tak naprawdę, możemy ją bardziej urzeczywistnić i ona może się wahać od 0,02 do 0,06. Tak naprawdę my już od jakiegoś czasu zauważyliśmy, że te nieszczelności dla szybów wind są de facto nie są aż tak duże, jak te podane w normie. W związku z czym bardzo często jest tak, że sugerujemy projektantowi, aby zwrócić się do producenta na przykład takiego szybu windowego, jeżeli to jest możliwe, jeżeli wiemy, jaki producent zostanie na danym obiekcie zastosowany, po to, żeby on bardziej precyzyjnych informacji udzielił odnośnie nieszczelności tych drzwi przystankowych w przypadku jego wyrobu. Tutaj jest to wprost zasugerowane w normie, żeby właśnie taką ścieżkę obrać i żeby te instalacje do szybów wind chociażby niepotrzebnie nie przewymiarowywać. Mamy również część związaną z metodologią wykonywania pomiarów. Tu jest również, pojawiły się takie schematy sugerujące chociażby to, w jaki sposób należy mierzyć prędkość przepływu na drzwiach otwartych. Tak jak Państwo widzicie, sugerują wykorzystanie tutaj podziału tego otworu drzwiowego na 8 punktów pomiarowych i wyciągnięcie średniej z takich pomiarów. W ten sposób uśredniamy zmierzoną wartość prędkości przepływu na tych drzwiach. Takich przykładów jest więcej. One również dotyczą tego, na przykład na których kondygnacjach należy mierzyć różnicę ciśnień na drzwiach zamkniętych. A nawet podany jest wzór proponowany takiego protokołu z tych pomiarów, który wypełniając, no, on kończy się nasze uruchomienie takiego systemu na obiekcie, kończy się wypełnieniem właśnie takiego protokołu i przedstawieniem go dalej potem już kierownikowi budowy. Tutaj w tym projekcie mamy gotowy wzór takiego protokołu po to, żeby to również wśród różnych producentów i obiektów ujednolicić. Jest wzmianka również o tym, chociaż ona była również dla tych, którzy dokładnie zaznajomili się z dotychczasową wersją normy, ona również tam pojawiła w tej obecnej normie. Tutaj również się taka wzmianka pojawia odnośnie odstępstw od zapisów tej normy. Czyli jeżeli mamy obiekt, który pod jakimkolwiek względem odbiega od tych założeń tej architektury obiektu przedstawionego tutaj w normie,
no to mamy możliwość w porozumieniu z rzeczoznawcą jakichś odstępstw od niektórych z tych zapisów tej normy. U nas często spotyka się zapis w projektach dotyczących projektowania w oparciu o normę, a nie do końca zgodnie z normą, czyli krótko mówiąc, wykluczamy niektóre zapisy w tej normie. Nie do końca, nie wszystkie kryteria tej normy znajdują potem swoje odzwierciedlenie w naszym projekcie, chociażby dotyczące nawiewu wielopunktowego. Tutaj również taka wzmianka się pojawiła. Dalej, odnośnie par drzwi, na których należy uzyskać wymaganą prędkość przepływu, tutaj zastosowano takie rozwiązanie mówiące o tym, że jeżeli mamy kilka par drzwi prowadzących ze strefy chronionej do niechronionej, czyli już na kondygnację, to żeby było wiadomo, na których drzwiach należy uzyskać tą prędkość przepływu określoną kryteriami normy. Tutaj wpisano, że w przypadku, jeżeli tych drzwi jest więcej niż jedna para, to należy uzyskać tą prędkość przepływu na największych spośród tych drzwi. Co więcej, jeżeli drzwi te finalne, czyli te ewakuacyjne na parterze, te, które już prowadzą do zewnątrz, są drzwiami dwuskrzydłowymi, to również należy uzyskać tą wymaganą, czy przepływ na drzwiach, czy kryteria dla klatki schodowej, należy uzyskać przy jednym skrzydle, przy tym większym skrzydle otwartych tych drzwi ewakuacyjnych. No i odnośnie nawiewu wielopunktowego, jeszcze ostatnia wzmianka. Tutaj jest również informacja o tym, żeby ten nawiew wielopunktowy wykonać co trzecią kondygnację jako minimum. Jeżeli możemy zrobić te nawiewy gęściej, to na pewno wpłynie na to, w jaki sposób będzie prościej tej instalacji uzyskać te kryteria. Natomiast jeszcze jest informacja o tym, że dopuszczone jest odstępstwo od tego nawiewu wielopunktowego. Tych nawiewów może być mniej, jeżeli wciąż jesteśmy w stanie w sposób chociażby analityczny wykazać, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków i że cały czas te kryteria określone w tej normie zostaną spełnione. To tyle z mojej strony. To są te ciekawsze informacje, które udało mi się wychwycić w tym projekcie normy, po to, żeby, mówię, jakoś Państwa przygotować na jej wprowadzenie. Wiele informacji dochodzące do nas z Komitetu Synowskiego świadczą o tym, że jest szansa na to, że ta norma w przyszłym roku się pojawi, ujrzy światło dzienne. Także mam nadzieję, że ta prezentacja króciutko trochę bardziej Państwa przybliży do tego, jakich zmian należy się spodziewać i mam nadzieję, że się przyda. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.